Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Buddy, witam was w kolejnym odcinku z Treasure Hunter Simulator. Zleceń kurczę nie ma. Znajdź miecz Albrechta. Przyjmiemy sobie to zlecenie. Dobra. Dobra. Ale mogę sobie kupić nowy wykrywacz. Ja sobie kupię tutaj tego. I wyposażę sobie go od razu. I lecimy do Słowackiej Doliny znowu. Znalazłem sobie te. Tak poza odcinkiem biegałem, chodziłem tam, zrobiłem takie śmieszne zadanie, znajdź mi kulkę, znajdź mi to. No i co? Jeszcze raz wam dziękuję, że zostaliście ze mną. Koło mostu zwodzonego i niby tutaj mamy taki ala wodospad. To możliwe, że gdzieś tu blisko to jest. Trochę dźwięk znowu mi. O, już ta muzyczka trochę lepiej, bo już nie jest taka głośno. Dobra, szukamy takiego. Mamy teraz lepszy wykrywacz. Zobaczymy, może tutaj znajdę lepszego. I zobaczmy, co wykopię. Mam nadzieję, że nie jakiś rupieć. Łuska. Kapsel. Nie wierzę. Od sody. Jeszcze z jakimś numerem. Może pierwszy tymbark. Wartość dolara. Dobra, weźcie, będziemy śmiecić. Dobra, poszukamy tego. Karabinek od liny do spinaczki. No, czyste skarby znajdujemy. Dobra. Dobra, na razie chyba ciekawszego nic nie znajdziemy.
Czym lepszy detektor, to chyba lepiej. Kolejny kapsel. O, róg. Do ucha. Zniszczony róg do ucha. $120 taki róg do ucha. To zobaczcie. Już mi się zwróciła podróż. O $50 nawet. Żeby to tu było? A raczej nie. Dobra, lecimy dalej. Przy takim moście bardziej zło. Tam jest jakiś ten, to pójdę tą górą. No mam nadzieję, że będę mógł wejść. No nie gadaj, że no chyba raczej nici. Czyli nie tutaj miecz Albrechta. Teraz to znalazłem bardzo bardziej szerot oprócz tego rogu do ucha albo tej rurki. No ale cóż, miejmy nadzieję, że znajdziemy ten róg Alberta, miecz Alberta. Na słowackich. Teraz coraz szybciej widzicie idzie. Byle odkrywać skarby, a nie szroty. Medalik. Kawałek widelca. No, po raz pierwszy mi się zdarzyło. Tak, to tylko widelec, to fakt. Pięć z tego. No wiem, że był używany od czasu starożytnego Egiptu, ale właśnie takim kompaniem coraz więcej odkrywamy. Gwóźdź. Ale jak to się mówi, szroty też są potrzebne. Weźmiemy. Uprząż. No na tym ta gra polega właśnie, żeby po takich właśnie po takich zbiorach, jak robimy misję, być na plusie, nie na minusie.
To będzie jakiś medalik zapewne, bo płaski. Ale też można znaleźć puszki po piwie. Guzik. Znowu parę dolarów. Dolar nawet. Dobra. Żeby nie błądzić. Mi się zdaje, że to jest tam przy samym końcu nawet. Na razie jestem tu. Mi się zdaje, że to gdzieś będzie tutaj. Ja muszę tu przejść. Bo ja się nie będę tutaj bawił. I pójdę górą. Górami. Będziemy szukać tego miecza Alberta. Chciałbym coś fajnego, wartościowego jeszcze odkryć w górach, ale jak na razie to same szczeroty, medalik. Jest coś na tym medaliku. Weź. Podobi za rzadki złoto akceptowany, 20 dolarów, proszę. Widzicie? Na tej polanie zawsze dużo można znaleźć, powiem wam. Podkowy, tego jeszcze nie miałem. Podkowe konie. Dobre. Żelazne, żeby skarb. 5 dolarów. Kolejna podkowa. Kapsel. O, hauer. Nie, to miska. Hauer, ty. Nie, stalowy hełm. Z czasów I wojny światowej, o proszę. $60, proszę. Z 1915 roku. Brodzik został zaprojektowany w Londynie.
Takie pola to są dobre pola. O, kolejna podkowa. O nie, kajdanki. Ale 10 dolarów zawsze coś. Zwróci mi się to grubo. Jakby nie patrzeć. Kolejny hałerek. To jest już coś. Hełm bojowy z czasów II wojny światowej. Tamten był z pierwszej. O proszę. $60. 1938. Widzicie? Przydałaby się jakaś broń palna, o, to już by było też coś fajnego. To chyba dłuto jest bodajże, jak dobrze pamiętam. Na pewno, dobrze pamiętam. Dłuto stolarskie, rzadki, 25 dolarów. Tego nie miałem. Nie wiem, co to jest. Sam jestem ciekaw. Metalowy hak jakiś. Długi, wąski kawałek metalu zaostrzony na jednym końcu z zjedniętym ścianie. Aha, to jak wieszak. Wieszaczy. Ciekawe rzeczy. Fajnie jest takie coś robić, dlatego że przy tym każdy wykopany skarb my po prostu bierzemy. Odkrywamy mapę. Także zobaczcie, teraz mamy zlecenie. Dobra. I patrzcie, mamy kapsle, karabinek, tak macie, dolar, dwa, trzy, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 130, 152, 157 i 60 to jest 210, 217, 227, 287, 312, 317, 320. Fuh! I zobaczcie, parę tylko rzeczy, które 322 dolary mamy łącznie. Tutaj jest nawet wartość. Więc zobaczcie, jaka
Jak już nam się zwraca nasza podróż, a po prostu przyjechaliśmy tylko po miecz. Przyjechaliśmy tylko po miecz tego Albertha, czy kogoś tam. Więc takie każde wydobycie, wiadomo, o to jest łuska na pewno. Od pistoletu. Powiedzmy 9 mm z II wojny światowej. O, z II wojny światowej do 45. Nie w te braj, jak wyciągnę 500 dolarów, z takich śmieci, dla mnie bomba. I nie zawsze skarby są w tym samym miejscu. To jest fajne. Łusk albo kula. Zdeformowana. Pewnie. Jakaś igiełka. Dobra. Jest. No nie, to nie jest moc taki wieszany. To nie jest moc wieszany. Ale zbliżamy się do celu. Znowu ten uchwyt od tego. Ludzie za dużo piją alkoholu. Dobra, doszliśmy. Jestem ten. Jest tam most ten zwodzony. Znowu kapselek. A nie, to co nie innego. Igła? Jakieś ostre metalowe narzędzie. Czy to szabla?
Jest to nóż do otwierania listów. O, proszę. Dobra, ale my przyszliśmy tutaj po jeden z... bardzo zasadniczy skarb. Mamy. Pochodzenie 9 wiek, biorąc pod uwagę legendarny, bezcenny. Teraz mamy to, co przyszliśmy. Do tego skarby na kwotę jakiś rzędu 350 dolców, może mniej. No co? 376. O, to się pomyliłem nawet o 20 dolców. I wracamy do biura naszego, bo po co mamy tutaj już, po co mamy, zamykamy i wracamy do biura, tak, chcę wrócić do biura. Pamiętam, miałem chyba tam 30 parę procent na tej mapie. Okej, cieszę się. Widzicie? Już mam 51, a to na Jeziorze Bawarskie, przepraszam. Zamek w Tecznie, Tenczynie, to Polska, miejsce Rudno. O proszę, do Polski będziemy jechać. O, 58%, widzicie? To już jest dobrze. O, piąty, a może wykrywacz, można go zmienić? Mogę go kupić, pewnie, wyposaż go. Mamy już... Tak, no, to zostanie nam później tutaj ten, już do głębokich nawet. Dobra, moja kolekcja, moi drodzy, moja kolekcja. Co to jest? Zniszczony kawałek. Sprzedaj. Miecz Alberta nie sprzedam, bo jest bezcenny. Ten nóż do otwierania też nie jest w dobrym stanie. Jest 25 tego, ale to sprzedam. Łuskę sprzedam. To jest stanie, więc sprzedam. To sprzedam. Hembrodziego drugi, Hembrodziego pierwszy. Widzicie, mamy dwa pod rząd, ale to mamy przecież, ale niestety jest to akceptowalny, rzadki. To co na razie zostawię te hełmy Brodziego. Rzadki. Powszechny se sprzedam. Rzadki, powszechny se sprzedam. Na razie mam tylko rzadkie i wyjątkowe. No wyjątkowe, no to co mamy? Tutaj mamy nóż do otwierania listów, miecz Alberta. Jakieś tam odlewy do kuli. O, macie, widzicie, tu mamy barbutę. To co możecie zobaczyć, te wszystkie rzeczy.
Tu mamy jeden hełm, tu mamy drugi hełm. Niczym się nie różnią. Oprócz tego, że ten był widzicie, mogę sobie obracać tymi rzeczami. Ale to mogę zresetować ten obrót. No i dobra, ale co my tu mamy zlecenie? Zamek wsteczny. 4000 prestiżu. Znajdź stary punkt widokowy w pobliżu zamku. Dobra, to sobie wezmę. Zrób zdjęcie kowali, zawilczyc i poziomki. Też zaakceptujemy. Znajdź drogę przez zamek. Przez to Albert Dolny, gdzie to jest. Zabaw też się zaakceptujemy. Te trzy zlecenia. No i dobra, lecimy do Polski. Mapa. A czekaj, jeszcze wykrywacze. Wyposażymy sobie w niego. I teraz mapa. I podróż teraz będzie kosztować $80. Jakaś na inna muzyczka była. No i dobra, moi drodzy, zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest ten zamek. Droga przez zamek to na pewno tu będzie szła. Ja jestem tu. Czyli droga to jest na zamek, a droga przez zamek to może iść tutaj. No dobra, to lecimy. A jeszcze muszę złapać te poziomki. No dobra, to lecimy. Jesteśmy w Polsce. Będzie coś pisać po polsku? Dragórski Park Narodowy. O, proszę. Muzyczka jest inna. Cieszy mnie to. Ja sobie to zrobię. Zdjęcie. Dobra. Ciekawe, co w Polsce tkwi. Pierwsze znalezisko w Polsce. Hauera. A już go mam. To jest hałem Brodziego. Zniszczony dość dużo. Rzadki, akceptowalne. $60. Brodziego dwójka. Dobra. No to jeszcze $20 i mi się zwróci. To chyba tam będziemy szli. Nie, dobrze idę? Dobrze, dobra, w dół idziemy, nie w górę. Idzie po polsku? Aha, jest, kluczyk, nie, zobaczcie. W każdym państwie, gdzie byliśmy, na razie, te znaki są po polsku. Klucze gniazdo, skansen. Dragórski Park Narodowy. Polskie znaki, przyjemne dla oka. Godziny otwarcia nawet, zobaczcie. Bilet, cennik. Szanowni zwiedzający, no proszę, widzicie? Niby taka gra, ale
fajnie by było znaleźć coś naprawdę fajnego, ciekawego. Łuska. Albo jakiś nabój. Dalionik. Rzadki skarb za 25 dolarów. To już mi się 5 dolarów zwraca. Naszej podróży. Ale muzyka jest świetnie dobrana do każdego państwa. Naprawdę. Kolejny hour. Tych towerów to znajdziemy z pierwszej wojny światowej. O, widzicie. Medaliników. Odnajdziemy trochę. Kolejny gwóźdź. Dobra. Bez kapsa się nie ubyło oczywiście. Zobaczmy, gdzie ja jestem w ogóle, bo tak... Aha, czyli ja poszłem tutaj po prostu. Patrzcie, tak teraz, dwa, trzy... sobie tak w rzędzie. Jakąś szalę chciałbym znaleźć. Fajnie by było. A nie tylko gwoździe.
Szybko nam to idzie w tej Polsce. Guzik też może być. Dobra, jestem na wyjściu. Do góry. Już widzę zamek. $176. Jakby nie patrzeć, 100 już zarobiłem na tej wyprawie. Jeszcze $4 i mi się będę miał równą 100. Pod skałą. Trochę w tej Polsce skarbów odkryłem już, powiedzmy skarbów. Oprócz powszechnego gówna. Pewnie. Ho, ho, szybko.
kolejny karabinek. Haczyk. Zniszczona łuska z XVIII wieku, znaczy ta kula. Stary guzik. Stare guziki dowiedzą mi się śnić po nocy. No to mamy. Przydałby się jakiś, nie wiem, hełm krzyżacki.
O, to coś nowego. Żołnierzyk? Nie, młotek. Głowica od młotka, no. Znajdź stary punkt widokowy w pobliżu zamku, to podejrzewam, ja bym go odkrył. Co tu mamy? Konrewalię musimy zrobić. Zawilca. Też również. Maliny. Znajdź najszybszą drogę na zamek. Kolejny ruch do ucha. Widoki ładne. Nie powiem. Karabinek. Wartość łupów 400 dolarów. Zobaczcie. Jedna wyprawa, 400 dolarów. Mamy hawera. Saladę. Salada, jak nic. Ja jestem tego pewny. Salado. No, tak jak mówiłem. Thank you.
Odblokowałem punkt widokowy, jak widzicie. Halo. Dopiero dojechałem. A co? No nie. No jak nie możesz? A zmień na drukarce, może masz na faksa ustawionego. Jak masz ten, drukuj, nie? Jakbyśmy... No to przecież drukowaliśmy już z twoje papiery. Kolejny hełm. $180. No widzicie. $710. Dobra, moi drodzy. Dzisiaj to już by było koniec. Będziemy kończyć. Chyba w środku będzie. A tu gdzieś w środku będzie zamku. Także. Krótsza droga przez zamek, tak? Od razu zakończyłem zadanko. Tu gdzieś był skarb, bo mi klikało. Więc jeszcze odkryjemy tego skarba. Moneta, może dukat, fajnie by było, zobaczmy. Stara moneta, dukat. I dobra, moi drodzy, ja kończę. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, elo, elo. Ale wracam, a nie, nie wrócimy jeszcze do biura.
Albo wrócimy do biura. Tak, chcę wrócić do biura na razie. Bo sam jestem ciekawy. Jezioro, tu blaski. 29%. To grubo. No i dobra, moi drodzy. Trzymajcie się. Tutaj potwierdzenie kontraktu. Zdjęcie wioski. Dobra, zaakceptujemy. Również to. No i dobra, moi kochani. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Elo, pa, pa. Szósty, siódmy, ósmy, 2T. No i dobra, maili nie mamy, skrzynki nie mamy. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.